Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym pytaniu do burmistrza. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam, panie redaktor, dzień dobry. Drodzy państwo, panie burmistrzu, kilkanaście nowych pytań, chociaż głównie obracają się w dwóch, trzech tematach. I te pytania dzisiaj chcielibyśmy panu zadać. Bardzo proszę. Pierwsze pytanie od pana Tomasza. Aby zakończyć głośną sprawę odszkodowania dla pana Stawowczyka, proszę o informację, jaka ostatecznie kwota zostanie mu wypłacona, co gmina zrobi z nabytą nieruchomością. Jeżeli będzie ją chciała sprzedać, to czy cena będzie porównywalna z ceną, za jaką została wykupiona? Pytanie bardzo, bardzo zasadne. Pozdrawiam imiennika, panie Tomaszu. Czy sprawa głośna? A może nagłośniona, bądź próba wykorzystania tak naprawdę rzeczy normalnej, która się dzieje, a mianowicie kwestia budowy drogi, przejęcia działki. Myślę, że nic nadzwyczajnego. Natomiast sprawa bardzo istotna, ważna ze względu na państwa Stawowczyków. Moje stanowisko od samego początku, że należy zrobić wszystko, aby ingerencja w życie, oddziaływanie nowej drogi dla państwa Stawowczyków było jak najmniejsze. Konkludując, jesteśmy po nagłośnionej, głośnej sprawie, w tej chwili na wielkim finiszu. Droga zostanie otwarta w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Państwo Stawowczykowie wyrazili zgodę na propozycję gminy. Ja myślę, że w tym momencie, ja ze względów też na ochronę dóbr państwa Stawowczyków, nie chciałbym literalnie tej kwoty wymienić, chociaż ona nie jest żadną tajemnicą i w trybie dostępu do informacji publicznej zawsze będzie się można o to zwrócić. Natomiast zostało osiągnięte porozumienie. Państwo Stawowczykowie w tej chwili oczekują na przygotowany projekt umowy notarialnej, który zostanie przygotowany przez gminę i sprawa dobiega do szczęśliwego finału. Jeżeli chodzi o dom, który zostanie zakupiony przez gminę, nie zostały podjęte jeszcze decyzje, w jaki sposób zostanie on wykorzystany. Wszystkie kwestie są otwarte. Na dzień dzisiejszy opcje są możliwe 2. Zostanie on wystawiony na sprzedaż. Jeżeli zostanie wystawiony na sprzedaż, to oczywiście cena nominalna będzie podobna do tej, za którą zostanie kupiony. Natomiast możliwe jest także inne rozwiązanie, na przykład powiększenie zasobu lokali należących do gminy Kęty. Także kwestia jest otwarta. W cezurze czasowej, przepraszam, mówimy tutaj o roku 2015-2016. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy w związku z otwarciem nowej drogi łączącej drogę Sobieskiego z Świętokrzyską zostanie wprowadzony całkowity zakaz parkowania na drodze klasztornej? Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że jeździ się po niej jak na slalomie gigancie. Każdy z właścicieli parkuje swój samochód przed swoją posesją, a taką perełką jest jeden z nich, który parkuje tam tira razem z naczepą. Pytanie jest wielowątkowe, to znaczy pierwsza, bardzo ciekawe pytanie, pierwsza informacja. Nowa droga łącząca ulicę Sobieskiego ze Świętokrzyską w żaden sposób nie wpływa na zmianę organizacji ruchu na ulicy Klasztornej, czyli nie ma żadnego związku i obecnie nie są prowadzone żadne prace zmierzające do ustawienia zakazów parkowania na ulicy Klasztornej, czyli ulica Klasztorna w swojej funkcjonalności pozostaje bez zmian. Ja często jeżdżę tą ulicą, znam ją. No, faktycznie są tam zaparkowane samochody. Mnie osobiście one nie przeszkadzają ze względu na to, że ta droga jest w stosunkowo dobrym stanie. Ona jest niedawno była robiona, jest prosta, a więc zupełnie prosty odcinek drogi bez jakichkolwiek samochodów zaparkowanych z kolei kusiłby do łamania zakazów prędkości na tej drodze. I uważam, że ten odcinek drogi spokojnie można, oczywiście przepuszczając samochody zgodnie z prawem o ruchu drogowym, poruszając się odrobinę wolniej, ale całkowicie bezpiecznie po Klasztornej można jeździć. I zostawiamy to tak, jak jest. Na dzień dzisiejszy nie pracujemy nad jakimikolwiek zmianami, natomiast tir budzi moje kontrowersje. Mam prośbę, tam zaparkowany tir to jest naruszenie przepisów, od tego odpowiednie służby, czyli Straż Miejska i Policja. Czyli mieszkańcy powinni zgłosić ewentualnie. Tak jest, oczywiście. Tam nie powinna stać zaparkowana ciężarówka. Dziękuję. W jednym z wywiadów powiedział pan, że po obwodnicy północno-zachodniej nie będą jeździły tiry. Dlaczego więc na projektach udostępnionych na stronie gminy Kęty właściciele domów przy ulicy Młodzieży Polskiej mają zaprojektowane ekrany akustyczne? No to myślę, że jest nieporozumienie.
To znaczy kojarzymy ekrany akustyczne z drogami typu drogi szybkiego ruchu czy autostrady, gdzie poruszają się samochody ciężarowe. Więc przepisy mówią wyraźnie, że chodzi o bardziej natężenie ruchu, ilość przejeżdżających samochodów niż samochody typu ciężkiego. Więc sam ekran akustyczny nie jest gwarancją tego, że musi się pojawić tam tir. I tu trzeba powiedzieć zdecydowanie jedną kwestię. Będziemy chcieli stawiać tych ekranów jak najmniej. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem, uważam, że tworzenie nienaturalnych tuneli drogowych to jest nadużycie, poza tym koszta są olbrzymie. One potrafią koszt budowy drogi zwiększyć o 10-15% poprzez tylko same stawianie ekranów akustycznych, ale oczywiście ekrany spełniają swoją rolę, więc jeżeli w gęstej zabudowie będzie taka potrzeba, będzie taka wola, to ekrany powstaną. W tej chwili też na poziomie krajowym trwają prace nad zmianą przepisów, jeżeli chodzi o budowę dróg, aby ekrany nie były stawiane w takiej ilości jak trzeba. Uspokajam, obwodnica północno-zachodnia to nie jest droga mająca tranzytowo wskazać kierunek poruszania się samochodów ciężarowych. Na terenie gminy Kęty są wyznaczone dwie drogi. Możemy nazwać je tranzytowymi. To jest droga wojewódzka 948 i droga krajowa DK52. I po tych drogach mają poruszać się ciężkie samochody ciężarowe. Mam nadzieję, że też kiedyś doczekamy się Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. To będzie trzecie trasowanie, gdzie te samochody się poruszają. Nasza obwodnica ma odciążyć centrum miasta, skrócić dojazd do części dzielnic, jak Osiedla nad Sołą, jak Kęty Podlesie, czy ta odpowiednia część Starego Miasta. Natomiast w żadnych pracach nie przewidujemy tam skierowania ciężkiego ruchu tranzytowego i ciężarowego. Tego niebezpieczeństwa nie ma. Zresztą proszę zobaczyć, przy wylocie ulicy Mickiewicza w połączeniu na rondo z Aleją Jana Pawła II też są ekrany ustawione na ulicy Mickiewicza, a tam obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów powyżej 12 ton. Czyli tutaj związku nie ma. Dziękuję bardzo. Kolejna seria pytań od pana Andrzeja. Pozdrawiamy pana Andrzeja. Pozdrawiam panie Andrzeju. Mam pytanie dotyczące nowo wybudowanej drogi w Kętach, łącznika ulicy Sobieskiego z ulicą Świętokrzyską i ulicą Zieloną. To popularny temat. To jest bardzo popularny dzisiaj temat. Cieszę się, że droga została zauważona. Budowa nowej drogi poszła sprawnie. Już teraz w połowie września inwestycja jest prawie gotowa. Kilka dni temu, bo te pytania po prostu, tak jak Państwo widzą, nie wszystkie jesteśmy w stanie zadać w tym samym czasie i dlatego niektóre pojawiają się troszeczkę później. Ale wracając do meritum. Kilka dni temu ustawiono znaki drogowe na nowo wybudowanej i przyległych ulicach. Znaki jednoznacznie wskazują, w których miejscach powstają nowe przejścia dla pieszych i rowerów. Przepraszam. Rozumiem, iż inwestycja nie jest jeszcze zakończona, ale zastanawia mnie jednak jedna rzecz, mianowicie w jaki bezpieczny sposób pieszy poruszający się ulicą Zieloną w dowolnym kierunku ma przejść przez nowo wybudowaną drogę, by dostać się na dalszą część ulicy Zielonej. Z tego co widać po znakach drogowych, to nie jest zaplanowane z żadnego przejścia dla pieszych, którzy będą poruszali się ulicą Zieloną i będą chcieli przejść nowo wybudowaną drogą. Czy oznacza to, że pieszy chcący przejść na dalszą część ulicy Zielonej będzie musiał przejść przez środek skrzyżowania nowej drogi? Trochę długie pytanie. Ja rozumiem intencje pytania, kojarzę skojarzenie i skrzyżowanie tak naprawdę nowej drogi z ulicą Zieloną. I rozumiem o co chodzi. Faktycznie droga w praktyce w tej chwili jest po decyzjach, które czekają na uprawomocnienie. Tak jak powiedziałem wcześniej, już dzisiaj, myślę, że w przeciągu 2 tygodni droga zostanie oddana w pełni użytkownikom i droga praktycznie jest gotowa, czyli tak jak ona wygląda teraz, będzie dokładnie wyglądała tak samo w momencie, kiedy ruszą tam piesi chodnikiem, ścieżką rowerową rowerzyści, a drogą samochody. Jak to po każdej drodze, no, trzeba poruszać się zgodnie z prawem. W związku z tym także zostały wyznaczone przejścia dla pieszych i faktycznie na skrzyżowaniu nowej drogi z ulicą Zieloną tych pasów, czyli przejścia
przejścia dla pieszych nie ma, no bo być ich tam nie może. Ja wyjaśnię od razu, droga, no Państwo pewnie doskonale wiedzą, jak wygląda ulica Zielona. Tam nie ma wyznaczonych, wytyczonych chodników, to jest droga dość wąska, wyasfaltowana, która w tej chwili właściwie wspólnie służy ruchowi pieszemu, rowerowemu, a także przejeżdżają tamtędy samochody. I w związku z tym nie sposób, zgodnie z prawem, w tej chwili wyznaczyć przejścia dla pieszych. Trudno było powiedzieć, w którym miejscu, prawda, ponieważ tam nie ma chodników. Natomiast tutaj jednoznacznie regulują to przepisy, więc nie ma potrzeby udawania się na skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską bądź Sobieskiego, żeby przejść, a potem wracać, bo to jest anormalne. Po prostu też Państwo doskonale o tym wiedzą i na pewno przechodzicie przez drogę, na której nie ma pasów i tak samo trzeba przechodzić w tym samym miejscu. Ostrożnie, ale normalnie po prostu przez tą drogę można przejść. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie ma możliwości narysowania tam wytyczenia zebry. Wymagałoby to, ja oczywiście nie wykluczam, że być może w przyszłości tak się stanie, ale punktem wyjścia jest budowa nowego skrzyżowania, nowej ulicy z ulicą Zieloną i wytyczenie chodników na ulicy Zielonej, ale to myślę melodia przyszłości. Dziękuję. Zalecam ostrożność i można tam przechodzić oczywiście na ogólnych zasadach przechodzenia przez jezdnię, na której nie ma pasów. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie i ten sam temat dotyczący tej samej drogi. Mam również pytanie dotyczące nazwy nowej ulicy. Czy już wymyślono jakąś nazwę? Jeśli tak, to jaką? A jeśli nie, to w jaki sposób zostanie wyłoniona? W tej chwili też pytanie ciekawe i znowu jesteśmy w tej samej części miasta. To miło. To znaczy, że mieszkańcy czekają na tą drogę, interesują się tą drogą. Droga nie ma nazwy. W tej chwili jest kwestią zupełnie otwartą, kto będzie patronem tej drogi, bądź jaka nazwa, to niekoniecznie musi być nazwa osobowa, jeżeli chodzi o tą drogę, jest otwarta. Decyzyjna w tym wypadku jest Rada Miejska w Kętach, która odpowiednią uchwałą nadaje nazwę w tym wypadku tej konkretnej drodze. Jeżeli chodzi o kwestię, kto może, praktycznie biorąc pod uwagę ostatnie regulacje przyjęte na Radzie Miejskiej, no zabrzmi to trochę obrazoburczo, ale powiem szczerze, każdy, czyli z takim wnioskiem do Rady Miejskiej może zgłosić się pojedynczy obywatel, grupa obywateli, związki, stowarzyszenia, które mają ciekawą propozycję i zostanie to poddane normalnemu procedowaniu najpierw Komisji Organizacyjno-Regulaminowej, a później zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej. Jeżeli to już jest taki gorący temat, to teraz może pytanie ode mnie. Możemy już powiedzieć, kiedy droga będzie otwarta i oficjalnie dostępna do ruchu? Tak, ja rozumiem, że najlepsza odpowiedź to jest konkretna data, więc chciałbym dotrzymać słowa około 5 listopada. Już tak, najbliższy. 5 listopada ruszy w pełni ruch nową drogą. Dziękuję. Około 5, czyli może być 6. A może być też 7. Tak jest, ale nie później. W tym pierwszym pełnym tygodniu listopada droga powinna zostać oddana ze względu na uprawomocnienie się decyzji budowlanych. Dziękuję. To było ostatnie pytanie od pana Andrzeja i teraz mamy kolejne pytania. Jakie jest stanowisko Urzędu Gminy Kęty w sprawie odwołania 3 radnych, którzy nie zostali pozbawieni swoich mandatów na ostatniej sesji Rady Miejskiej? Mam na myśli radnych Błasiaka, Mojżesza oraz Rybackiego. To również była dość gorąca sprawa ostatnich dni, jeszcze przed ostatnią sesją właściwie, przedostatnią. Ja myślę tutaj, że przede wszystkim osobę zainteresowaną, która o to pyta, powinniśmy odesłać do relacji wideo z sesji, na której ta sprawa była dyskutowana. Tam wtedy spokojnie oglądając przebieg głosowania nad projektami uchwał o wygaszeniu mandatów panu Błasiakowi Rybackiemu i Mojżeszowi. I wtedy tak naprawdę będzie można sobie wypracować własne stanowisko. Natomiast jakie jest stanowisko urzędu? To pytanie zostało zadane długo przed sesją, na której zapadły decyzje o niewygaszeniu mandatu przez jednego z dziennikarzy z prasy lokalnej. Ja wtedy odpowiem tak samo. Rzadko mi się zdarza, właściwie chyba to był pierwszy przypadek, kiedy odpowiedziałem dziennikarzowi, że odmawiam komentarza, czyli nie będę tej sprawy komentował. I podobnie w tym wypadku, jakie jest stanowisko? Gmina, czyli urząd, w tym momencie burmistrz gminy Kęty, nie zajmuje oficjalnego stanowiska, traktuje to jako sprawę wewnętrzną Rady Miejskiej w Kętach, nie ingerując
w organ, jakim jest Rada. Czyli decyzja w tej sprawie to jest tylko i wyłącznie Rada Miejska? Tak, oczywiście. No, mówimy bardzo konkretnie. Rada Miejska podjęła decyzję, co jest faktem, o niewygaszeniu mandatów. Ja mogę mówić tylko o swoich odczuciach, o efektach na pracę Rady. Moim zdaniem i ta decyzja została przyjęta przeze mnie osobiście z zadowoleniem. Dziękuję. Mamy ostatnie pytanie. Takie z ostatnich, może nie wydarzeń, ale budżet obywatelski po prostu. To jest temat, który... To jest temat gorący i temat, bardzo który gorący w tym momencie... i bardzo popularny. Patrząc na to, co dzieje się na stronach internetowych, na ilość oddanych głosów, nawet tylko w internecie, nie patrząc już na to, co dzieje się w szkołach, w innych jednostkach, gdzie można zagłosować. Naprawdę popularny temat. Kończy się również już niedługo głosowanie. Więc zachęcamy Państwa do oddania jeszcze głosów, póki można. 27 października upływa termin. Tak jest. A pytanie brzmi, która propozycja z budżetu obywatelskiego jest najbardziej popularna? Ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo w kontekście jakiekolwiek nazwania konkretnego zadania mogę stwarzać wrażenie, że próbuję wpłynąć na wyniki wyborów, faworyzując którekolwiek zadanie. Ja powiem w ten sposób, że to, co dzieje się w tej chwili, przerasta nasze oczekiwania i ja jako jeden z pomysłodawców, współautorów projektu budżetu obywatelskiego jestem zaszczycony, że on spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Ponad 90 wniosków jest głosowanych w tej chwili. Spłynęły ze wszystkich części miasta, ze wszystkich sołectw. Olbrzymie zainteresowanie wersjami papierowymi w głosowaniu, internetowymi. My dołożyliśmy wszelkich starań, aby to było atrakcyjne, więc powiedzmy na bieżąco online można sprawdzać wyniki. One oczywiście nie są miarodajne, bo tak jak pani powiedziała, w tej chwili na bieżąco tylko te, które są głosowane poprzez internet. Będziemy starali się wprowadzać wyniki papierowe, tak żeby nie zacieniać tego obrazu, jeżeli chodzi o samo głosowanie. Natomiast no, głosowanie będzie trwało do północy 27 października, więc wszystko się może zmienić. Bardzo liczymy na duże zainteresowanie. W tej chwili kart do głosowania według potrzeb, które zgłaszano w poszczególnych punktach głosowania, zostało wydrukowanych kilkanaście tysięcy. Więc to tylko sobie wymarzyć. Natomiast gmina Kęty dołącza do najbardziej nowatorskich samorządów w kraju. Około 40 w Polsce, 5 w Małopolsce. Bawi się, złe słowo, ale to też trochę trzeba mieć z tego radości. Trochę trzeba z tego mieć radości budżetami obywatelskimi. Co ciekawe, proszę wybaczyć, ale pochwalę się, ponieważ gmina Kęty przeznaczyła wcale niemałe środki do dyspozycji obywatelom, dlatego że takie zacne miasta jak Wrocław, Bielsko-Biała w budżetach obywatelskich mają po 2 miliony, Katowice 1 milion, a wzorcowo podawany Sopot jako jedno z najbogatszych miast w Polsce ma 4 miliony, a my w Kętach mamy 3,5, więc jest z czego się cieszyć. Wszystkie zgłoszone propozycje, i tak gdyby wracając do pytania, która z propozycji wydaje się najbardziej popularna, wszystkie już są popularne, bo one w tym momencie każdy, kto głosuje, czy internetowo, czy w wersji papierowej, ma prawo wglądu i widzi wszystkie propozycje, że one są jednakowo popularne. W tej chwili głosujemy na 5. Niekoniecznie trzeba wybierać propozycje ze swojego sołectwa czy ze swojej dzielnicy miasta. Można wybrać dowolne 5 na terenie całej gminy. Czekamy na wyniki, a potem głosowanie zostanie uwzględnione, upublicznione i pojawi się w projekcie budżetu, który przedstawi burmistrz gminy Kęty do 15 listopada na Radzie Miejskiej. Więc fajne rzeczy się dzieją. A co stanie się z projektami, które może nie przejdą, bo każdy z nich jest realny do tego, żeby został zrealizowany, ale no, 3,5 miliona to dużo, ale mało w stosunku do tego, co pewnie będzie wymagane. Czy te projekty będą przechodzić na lata kolejne, czy w przyszłym roku na przykład będzie od nowa cała procedura powtarzana? Jak to będzie wyglądać? Intencja budowania budżetu obywatelskiego jest taka, że jednym z warunków była możliwość realizacji w roku budżetowym, czyli między styczniem a grudniem. Więc w związku z tym po pierwsze, te projekty, które nie zostaną uwzględnione,
ponieważ nie będą popularne i nie zagłosują na nie mieszkańcy, one mogą się pojawić już w budżecie na rok następny, dlatego że dla mnie to jest także wskazówka, które zadania być może powinny się znaleźć w budżecie. Jeżeli tylko pozwolą na to środki finansowe, ja postaram się jak najwięcej tych zadań do budżetu wpisać. Oczywiście na pewno nie będą to wszystkie propozycje. Natomiast budżet obywatelski 2015 to oczywiście będzie kwestia nowego zarządzenia i projektu prowadzonego od zera, od nowa. Mamy już doświadczenia, wiemy, że należy zrobić to dużo wcześniej, dać mieszkańcom dużo więcej czasu, więc kto wie, w przyszłym roku budżet obywatelski będzie być może w kontekście zgłaszania, wypełniania wniosków trwał nawet kilka miesięcy. Nic nie stoi na przeszkodzie. I dobra informacja jest taka, że ja kilka dni temu spotkałem się z wnioskodawcami, którzy nie mieli tyle szczęścia, ich wnioski zawierały uchybienia formalne. Czyli na przykład nie było 15 podpisów, tylko było ich 7. Rozmawiałem z nimi i umówiliśmy się w ten sposób, że każdy z wniosków, także te odrzucone plus te, które nie odniosą sukcesu w głosowaniu, doczeka się indywidualnego podejścia z mojej strony, czyli każdy z wnioskodawców otrzyma informację, jak widzę, jaka jest ścieżka dojścia do efektu, który jest zaproponowany, czyli lampa, album, droga, chodnik, wiele, wiele różnych fajnych rzeczy. Więc na pewno nie samo głosowanie będzie sukcesem, ale już sam fakt, że jest coś zgłoszone, to już istnieje na pewno w opinii wielu osób i w naszej świadomości także i o to chodziło. Ponieważ jednym z założeń budżetu obywatelskiego była kwestia wskazania takich miejsc, takich obszarów, na których trzeba działać, a które czasami z punktu widzenia gminy są drobne, ale dla mieszkańców bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Państwu też już dziękuję. Powoli będę się żegnać. Zachęcam jeszcze tylko do zadawania pytań. Oczywiście przysyłanie ich na nasz adres redakcyjny redakcja@tvkhd.pl. Panu burmistrzowi dziękuję za czas. Pięknie dziękuję. Dziękuję Państwu. I zapraszamy na kolejny program. Do widzenia. Do zobaczenia.